Hej, witam Was. A w dzisiejszym odcinku będzie, jak zabezpieczyłem swoją oliwkę, która jest w gruncie. Lekko ją przeciąłem, żeby się tutaj zmieściła. Musiałem trochę tutaj się pobawić, bo nie starczyłby mi ten namiocik, więc z dwóch namiotów, powiedzmy, zrobiłem tutaj taki trochę większy. Dołożyłem folię bąbelkową, żeby jeszcze z tamtych części, co zostało, coś tam można było zrobić. No i jest to folia, nie jest to jakiś optymalny sposób do zimowania, ale tutaj planuję praktycznie mieć cały czas otwarte. Z tej strony jest otwarte, z drugiej strony jest okienko tam z taką siatką, więc przewiew będzie cały czas i będzie to zamykane tylko przy dużych mrozach i tylko w ciągu nocy. Chyba że w ciągu dnia naprawdę byłyby duże mrozy. Także tak naprawdę do minus 5 stopni nie planuję tutaj w ogóle nic robić, chyba że byłoby to jakieś tam jakieś długotrwałe mrozy. W ciągu dnia być otwierane, żeby właśnie się wietrzyło, żeby się tutaj nie zagotowała. No jest to teraz na razie tak naprawdę tylko osłona przed deszczem, no bo jeszcze jest w miarę ciepło, żeby tak zasłaniać już oliwkę, ale teraz będzie problemem właśnie to, że będzie miała za dużo wody. Teraz będzie powoli już zwalniała ze swoim spożyciem wody, że tak nazwę. A jak będzie cały czas padało, to miałaby tą bryłę swoją zalaną i dla oliwki nie ma nic gorszego niż przelanie. Więc to jest takie zabezpieczenie jak na razie, powiedzmy, na te deszcze. I jeśli będą większe mrozy, to będzie to zamykana i będzie taką moją tubą grzewczą z termostatem dogrzewana, powiedzmy tak, do temperatury 0 stopni, a w ciągu dnia praktycznie słoneczko tutaj nagrzeje i będzie tutaj musiała być wietrzona. No zobaczymy, jest to moje pierwsze takie zimowanie oliwki w gruncie. Już zimowałem oliwki nieraz, ale jeszcze nigdy nie miałem swojej oliwki w gruncie, więc zobaczymy. Korona tutaj jeszcze ma trochę miejsca po przecięciu. No i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Nie będę tutaj grzał kablem grzewczym, tylko właśnie tą tubą. Także powinno się wszystko sprawdzić. Woda tu nie będzie napływała, bo jest taka lekka tutaj górka. Specjalnie była zrobiona właśnie, jak tą oliwkę w tym roku w lutym dawałem do ziemi. Więc pierwsza zima przed nami i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Pozdrawiam, trzymajcie się.